Już we wtorek po raz pierwszy zbierze się nowo wybrana Rada Miejska Suwałk. Ślubowanie ma złożyć 23 radnych i prezydent wyłoniony w wyborach bezpośrednich. Ponieważ oczywiste jest, że Czesław Renkiewicz walczący w dwóch wyborczych turach o prezydenturę zrzeknie się mandatu radnego, jego miejsce w Radzie przypadnie kolejnej osobie z listy, która osiągnęła najwyższy wynik. Będzie to, jak już informowaliśmy, Grzegorz Gorlo, doświadczony samorządowiec związany niegdyś z PiS-em, mający ze sobą dwukrotne, zakończone niepowodzeniami kandydowanie na urząd prezydenta miasta. 53-letni dziś lekarz weterynarii był bliski wygrania wyborczego wyścigu w 2014 roku, ale w drugiej turze do pokonania Czesława Renkiewicza zabrakło mu nieco ponad 4900 wskazań elektoratu. Dzisiaj obaj panowie reprezentują w Radzie Miejskiej tę samą, bezpartyjną formację. Z komitetu sformowanego przez Czesława Renkiewicza do Rady dostał się też jeden z jego zastępców, Roman Rynkowski. Jednak prawo nie pozwala mu łączyć mandatu radnego z piastowaniem funkcji zastępcy prezydenta. Rynkowski zatem będzie musiał wybrać. Ale tak naprawdę wyboru dokona jego dotychczasowy szef, bowiem w jego rękach leży dalszy zawodowy los Rynkowskiego. Jeżeli prezydent zechce utrzymać tego zastępcę na stanowisku, Rynkowski zapewne nie odmówi. Jeżeli natomiast prezydent powierzy sprawy oświaty, kultury i pomocy społecznej komuś innemu, Roman Rynkowski będzie zmuszony szukać nowej pracy. Gdyby jednak na stanowisku pozostał, jego miejsce w Radzie może zająć Sylwester Cimochowski, który sam wystarczającego poparcia przekładającego się na mandat nie zdołał zebrać, bo uzyskał zaledwie 243 głosy. Drugi z dotychczasowych zastępców prezydenta to Grzegorz Krysa. Jego doświadczenie w ratuszu jest stosunkowo krótkie, ale dotychczasowa praca i zaangażowanie jest dość dobrze oceniane. I co ważne, Krysa do wyborów samorządowych nawet nie podszedł, więc trudno doszukiwać się u niego chęci robienia politycznej kariery. Urząd zastępcy sprawuje przebywając na bezpłatnym urlopie w macierzystym zakładzie pracy, miejscowym ośrodku sportu i rekreacji. Gdyby więc prezydent chciał zrezygnować z jego wiedzy i doświadczenia, Krysa ma dokąd wrócić. W minionej kadencji Czesław Renkiewicz już miał kłopoty z zastępcami. Ratusz na własną prośbę opuściła ceniona Ewa Sidorek, rezygnację też złożył wieloletni prezydent miasta Łukasz Kurzyna. Znaleźć ich następców naprawdę było trudno. Szansa na personalne zmiany w najściślejszym gronie współpracowników Czesława Renkiewicza jest więc niewielka, ale nie niemożliwa.